Marzy ci się, żeby stać się w końcu pewną siebie osobą. Chcesz czuć się pewnie, chcesz po prostu wreszcie móc chodzić z wyprostowaną głową. No tak, poczucie pewności siebie to wspaniałe uczucie, więc dzisiaj pokażę ci, jak ją zwiększyć konkretnie w 5 prostych krokach. Zainteresowany? Zapraszam! No właśnie. Pewność siebie to hasło, które bardzo często się pojawia. To hasło, które nierzadko towarzyszy wielu osobom, które zaczynają interesować się rozwojem osobistym. No bo nie ukrywajmy, że w mediach szerokiego nurtu ta pewność siebie jest wyciągana bardzo często jako potencjalne źródło sukcesu. No bo jeżeli chcesz być dobry i odnieść sukces w pracy, no to pewność siebie pomaga. W relacjach, związkach pomaga. W przyjaźniach pomaga. W konsekwencji pomaga. No pewność siebie na pewno jest cechą, która życie zdecydowanie ułatwia i niektórym ludziom wydaje się, że jest to cecha, która jest wrodzona. Nie. Oczywiście są osoby, które mają większą predyspozycję do pewności siebie, do bycia pewną siebie osobą. Natomiast ja jestem człowiekiem, który pewność siebie wypracował. Stąd wiem, że jest to możliwe, bo sam jeszcze paręnaście lat temu byłem takim zachukanym chłopczykiem, który bał się wystąpień publicznych, bał się zagadać do nieznajomej dziewczyny, bał się w ogóle do kogokolwiek zagadać. A dziś rozmowa z nieznajomymi sprawia mi ogromną przyjemność, występowanie przed dużą publicznością, jeszcze większą. I szczerze mówiąc, czasami jak nawiązuję nową relację, to lubię udawać taką trochę nieśmiałą osobę, bo pamiętam jak to było, bo to takie fajne potem jest zaskoczenie, że jednak nie jestem, ale też, co jest bardzo ważne, nie mylmy pewnością siebie z arogancją, bo to, że ktoś jakby przechwala się i jest taki och, ach, wcale nie stanowi jego pewności siebie, czy taką trochę dresiarską pewność siebie, na zasadzie bezrefleksyjnego masz jakiś problem i ruszenia przez życie. Ja mówię o takiej pewności siebie w rozumieniu świadomości swojej osoby, satysfakcji z tego, jaką jesteś osobą i tym samym emanowania tą pewnością siebie, bo z pewnością masz w swoim otoczeniu takie osoby, które tą pewność siebie mają i one wcale nie muszą jej udowadniać. Ich sposób bycia, zachowania, które mają, to są te sfery, które powodują, że oni po prostu bez tłumaczenia widać, że są pewnymi siebie osobami. I o to mi chodzi, żeby taką właśnie pewność siebie w tobie wyrobić. Stąd pierwszą bardzo ważną rzeczą, no bo jeżeli mówimy o pewności siebie, to mówimy o świadomości własnej osoby, o poczuciu tak naprawdę kontroli nad swoim życiem. A jak najlepiej jest poczuć kontrolę? Poprzez zmianę, którą chcesz wdrożyć. A zmianę jest najlepiej zaplanować poprzez postawienie sobie celów. I szczerze mówiąc, ja nie chcę się rozwodzić nad samymi celami, bo o tym był osobny materiał i już o tym mówiłem nierzadko. Natomiast ja chciałbym, żebyś poczuł tą kontrolę poprzez realizację jakiegoś prostego celu. Czegoś, co ci udowodni, że możesz, bo to jest bardzo ważne, że możesz coś w swoim życiu zmienić. Czy to będzie nauka języka, czy to będzie konsekwentne chodzenie na siłownię, czy to będzie zaoszczędzenie jakiejś kwoty, nauczenie się jakiejś nowej umiejętności. Cokolwiek, co możesz sobie powiedzieć, że jesteś w stanie. Po to są cele, żeby zaobserwować, że twoje życie to nie jest suma konsumowania, wydalania i spania, albo jeszcze gorzej, wydalania w trakcie spania. Natomiast miejmy nadzieję, że takie sytuacje u ciebie nie zachodzą. Tylko jednak coś się dzieje, coś zmieniasz. To nie jest dzień świstaka, że w kółko jest to samo od wypłaty do wypłaty, od poniedziałku do piątku, weekendu, odcięcie i nagle mam 80 lat, umieram. Tylko, że coś w tym życiu zmieniasz, że czegoś się uczysz, że jest coś nowego. Nie nowy serial, który sobie oglądasz, nie nowe problemy, tylko nowe działania, nowe wyzwania, nowe rzeczy, które się w nim dzieją. I to wcale nie muszą być rzeczy finansowe, to wcale nie musi opierać się o to, że ty nagle pomnażasz swój majątek, bo wiele osób myli pewność siebie z majątkiem. Oczywiście, majątek fajnie jest mieć, ale nie jest wymagany. Czy, nie wiem, że możesz być wysportowany, też nie jest to konieczne. Fajnie, żeby być zdrowym, niekoniecznie trzeba być umięśnionym. Chodzi o postawienie sobie takiego celu, który będzie dla ciebie do zrealizowania i który ci pokaże, że możesz. Pomyśl, co jest takiego, co możesz teraz w swoim życiu zmienić? Co da ci takie właśnie poczucie, że jest ta kontrola, że jest coś nowego?
Być może język, być może coś innego. Zastanów się, napisz w komentarzu, jestem ogromnie ciekaw. Natomiast z tego wynika też druga bardzo ważna rzecz. Doceń swoje osiągnięcia. Jak chcesz być doceniany przez innych? Jak chcesz, żeby cię ludzie doceniali, jeżeli ty nie doceniasz siebie? Prawda jest taka, że wiele osób jest swoimi najsurowszymi sędźmi, czy sędziami. No nic, popraw mnie w komentarzu, bo nie wiem, która forma jest właściwa. Ach, teraz mi się pewnie dostanie. Ale chodzi mi o to, że jakby często jest tak, że robimy różne rzeczy, osiągamy różne rzeczy, ale nie zwracamy na to zbytniej uwagi, bo wydaje nam się, że tylko przy takim wow, na zasadzie, no ja to mogę sobie powiedzieć, że zrobiłem coś fajnego, jak się wespnę na Mount Everest. Albo zarobię pierwszy milion, albo zdobędę jakiś, nie wiem, najwyższy poziom certyfikatu językowego. No, to jest osiągnięcie. A to, że przez już siódmy dzień nie palę, to, że już siódmy dzień nie piję, że siódmy dzień trzymam dietę, co to za... To wszystko to są osiągnięcia. Właśnie na tym polega pewność siebie, na uświadomieniu sobie, że takie drobne rzeczy, takie drobne zmiany, pierwsze zaoszczędzone 100 zł, pierwsze 10 słów w języku angielskim, pierwsze regularne treningi, regularne trzymanie się z dala od żywek, regularne zdrowe odżywianie, regularne wychodzenie na randki, regularna praca nad swoją firmą, regularne zdobywanie wiedzy, to są osiągnięcia, które mają znaczenie. To jest to, co wpływa na swoją pewność siebie. Zrozumienie, że ty coś robisz, ty coś osiągasz i te małe kroki, te małe osiągnięcia, bo jeden pojedynczy trening na siłowni nie zmieni twojej sylwetki, ale szereg takich treningów doprowadza już do efektu. Jeden dzień nauki angielskiego nie uczyni z ciebie poligloty, ale to jest pierwszy krok ku wielu dniom nauki, które doprowadzą cię do tego, że taką osobą będziesz. Jedno wystąpienie publiczne nie zrobi z ciebie mówcy. Ale to, że ja dziś jestem taki płynny w wyrażaniu swoich myśli, w nagrywaniu szkoleń, czy kanału na YouTube, czy prowadzeniu tych szkoleń, to efekt dziesiątek wystąpień, które miałem w przeszłości. Ja nie byłem takim dobrym mówcą od początku, ja się z tym nie urodziłem, ja się kiedyś stękałem, jękałem, zacinałem, brakowało mi słów, chowałem się za flipchartem, ale doceniałem to, że kolejny raz wystąpiłem, że kolejny raz coś powiedziałem, że kolejny raz byłem na scenie i dziś mi to sprawia radość. I tak jest z każdą jedną rzeczą. Trzeba doceniać swoje osiągnięcia, żeby się rozwijać i zwiększać swoją pewność siebie. Natomiast tu możemy wpaść w pułapkę przesady. Często też ludzie, którzy się zaczynają rozwojem osobistym interesować, robią to wręcz do przesady, dlatego uwaga, zakładamy hamulec, bo pewność siebie to również świadomość swoich słabych stron. I to jest punkt trzeci. Ponieważ pewna siebie osoba to nie jest ktoś, kto bezwiednie zawsze mogę wszystko, mogę co tylko chcę, mam taki power, jestem niezniszczalny, jestem Supermanem, połączeniem Supermana, Hulka i Batmana, czy kogo tam jeszcze chce i Britney Spears, tylko jako osoba pewna siebie znam też swoje ograniczenia i to jest również element pewności siebie. Ja wiem, że paskudny jest ze mnie tancerz i moja partnerka w tańcu musi mieć najlepiej glany na nogach, żeby się nie uszkodzić i żelazną cierpliwość. Moje ruchy wyglądają, jakbym wsadził sobie przyrodzenie w gniazdko elektryczne pod napięciem. No niestety tak to jest. Czy podobnie no, moje śpiewanie powoduje, że gasną światła w oknach? W porze, jestem tego świadom. Ani nie staram się być profesjonalnym piosenkarzem, ani tancerzem. Jak chodzi o biologię, chemię, fizykę, jestem tępy jak but. Pewnie można by to było zmienić, no, ale na razie nie mam na to czasu. Jakby rozwijam się w innych sferach. Ale ja to wszystko wiem. I jakby nie czuję się gorszy przez to, że nie umiem tańczyć. Nie czuję się gorszy przez to, że, nie wiem, nie znam się na chemii. No nie upichcę sobie w domu amfetaminki, ale też jakoś nie odczuwam potrzeby, żeby ją posiadać, ani nabywać, ani pichcić, nie? Oczywiście chemia to nie tylko narkotyki, ale jakby, wiesz o co mi chodzi? Mam swoje słabe strony i jestem ich w pełni świadom. Mało tego. Nie jestem dobrym kierowcą. Wiem, że wielu facetów się wstydzi tego przyznać, ale ja się na przykład cieszę, że mam Mercedesa nie dlatego, że to jest Mercedes, tylko dlatego, że ma różne systemy, ma kamerę 360 stopni i troszeczkę niweluje moje słabe punkty, jeżeli chodzi o kierowanie.
Ale też w związku z tym nie jeżdżę nie wiadomo jak szybko. Wiem, że jest masa lepszych osób ode mnie za kółkiem i mam masę koleżanek, które jeżdżą lepiej ode mnie. Nie czuję się gorzej z tym, że facet często ma kompleks, bo kobieta to na pewno musi samo prowadzić, no musi prowadzić super. Nie! Znaczy, to też nie jest tak, że nie wiem, rozbijam auto, mam porysowane, ale nie jestem super kierowcą. Jestem tego świadom, mówię ci to uczciwie i kropka, tak? Są ludzie, którzy na pewno prowadzą dłużej ode mnie, ale też nie staram się być profesjonalnym kierowcą. I to, że jest masa osób, które jeździ lepiej ode mnie, wcale nie powoduje mojej mniejszej pewności siebie, bo rozwijam się tam, gdzie czuję się pewnie. Więc teraz pytanie brzmi, czy ty też również jesteś świadom tych swoich słabych stron, a jak już jesteś ich świadom, to czy się ich wstydzisz i starasz się za wszelką cenę ukrywać, czy po prostu jesteś w stanie je tak jak ja jasno i klarownie wyłożyć publicznie i powiedzieć, no taki jestem. Bo to jest też element pewności siebie. Pokazanie, mam swoje słabości. Okej, taki jestem, ale mam też swoje mocne strony. No właśnie. Na pewno twoją mocną stroną będzie to, że teraz zasubskrybujesz ten kanał, żebyśmy tutaj byli na bieżąco w komunikacji. Też jak już go zasubskrybujesz, to od razu kliknij dzwoneczek, bo ten dzwoneczek jest równie ważny, żeby dostawać na bieżąco powiadomienia nowe o materiałach, tak, które dla ciebie publikuję. Łapka w górę bardzo mi pomoże, bo większość osób stronę zobaczy, czyli film zobaczy, za co ci będę wdzięczny. Udostępnij ten materiał. Nie bój się! To jest ważny element pewności siebie. Niech inni go też zobaczą. Jestem też wdzięczny od razu za twoje zdanie na ten temat. Przeczytam z chęcią komentarz. Oczywiście zapraszam cię serdecznie również na szkolenie na temat pewności siebie, bo ten film jest krótki, a tutaj mamy 2 godziny tematu pewności siebie. Już w najbliższą niedzielę o godzinie 10:00 Krzysiek pod tym linkiem, mój serdeczny przyjaciel, poprowadzi 2-godzinne szkolenie na temat budowania pewności siebie, gdzie dowiesz się jeszcze więcej, dostaniesz konkretne ćwiczenia. Wszystko, co musisz zrobić, to podać swój adres e-mail oraz imię tutaj w tym formularzu poniżej. Przyjdzie ci wiadomość z wszystkimi informacjami, czy to poprzez Facebook, czy poprzez YouTube, możesz się z nami spotkać, do czego gorąco zachęcam. Tak jak mówię, 2 godzinki w niedzielę. No i oczywiście zapraszam cię do śledzenia mojego Instagrama, do followowania mnie, gdzie będziesz mógł zobaczyć, jak ja funkcjonuję na co dzień, jak ta moja codzienność właśnie się prezentuje w kwestii właśnie poszczególnych kolejnych kroków związanych z budowaniem chociażby pewności siebie. A my przechodzimy do punktu 4. Ruszaj w nieznane. No właśnie. Pewność siebie to również odkrywanie swoich granic, ale też ich poszerzanie, uczenie się nowych rzeczy. Kiedy ostatni raz zrobiłeś coś nowego? Kiedy spróbowałeś coś, czego się boisz? Ja mam na przykład lęk wysokości, dlatego chcę skoczyć ze spadochronu. Jeszcze tego nie zrealizowałem, bo jestem w trakcie leczenia. Jak śledzisz gdzieś tam mnie na social mediach, to pewnie widziałeś, że zdarza mi się przyjmować kroplówki. No i dopóki tego nie skończę, nie mogę sobie na to pozwolić tam z różnych względów medycznych. Ale mam to na liście i to zrealizuję, bo wiem, że się boję, ale wiem, że chcę to zrobić. Chcę się nauczyć spinania. No też jakby muszę poczekać na koniec, czy podobnie z nurkowaniem. Są pewne rzeczy, które są moimi ograniczeniami i którym chcę stawić czoła. Dlatego między innymi zacząłem biegać w OCR-ach, tak? Z przeszkodami typu Spartan Race, żeby te swoje ograniczenia pokonać. Oczywiście nie trzeba ze wszystkim i we wszystkim, ale warto poszerzać tą swoją strefę komfortu, warto próbować nowe rzeczy, warto eksperymentować, oczywiście nie z heroiną, czy gdzieś tam seksem bez zabezpieczenia nie wiadomo z kim, dla rosyjskiej ruletki chorób wenerycznych, ale po to, żeby jakby pokazywać sobie, że możesz, żeby rosła twoja pewność siebie, żeby rosła świadomość tego, co możesz osiągnąć, gdzie możesz jeszcze się rozwijać. Ja między innymi też dlatego na przykład mam kilka firm, że one wymagają ode mnie różnego rodzaju działań i fakt, że na siebie zarabiają, że idą do przodu, fajnie, że są pieniądze, ale o wiele fajniejsze jest to, że ja pokazuję sobie, że mogę, że jestem w stanie się w tym zrealizować, że jestem dobrym szefem, że jestem dobrym wspólnikiem i że jestem dobrym przedsiębiorcą. To też jest dla mnie nieznany obszar w danej branży, prawda? Ale jak się w nim potrafię odnaleźć, to buduje to mój poziom satysfakcji. A ty, kiedy ostatni raz zrobiłeś coś nowego, ciekawego, co poszerzyło twoją strefę komfortu? Punkt 5. Ludzie. Twoje towarzystwo ma ogromne znaczenie. Między innymi dlatego tak duży nacisk kładziemy w naszych programach na społeczność, czy to społeczność Akademii Biznesu, czy społeczność Wyzwania 90 dni, bo wiemy, jak ogromne znaczenie ma to, jakimi ludźmi się otaczasz. Ja w moim środowisku mam ludzi, którzy się wspierają, którzy się motywują. Ludzi, którzy ja staram się w ogóle znaleźć ludzi lepszych od siebie, od których mogę się uczyć, którzy są ode mnie bogatsi, silniejsi, mądrzejsi, z większym doświadczeniem. Ja im nie zazdroszczę. Ja czerpię z ich doświadczenia, dzięki czemu sam staję się lepszy. Ja nie siedzę z ludźmi, którzy zachlewają weekendy, dyskutują o tym, jak wszystko jest źle i tak dalej, bo mi jest szkoda na to czasu. Ja nie mam o czym z nimi rozmawiać, bo ja nie jestem taką osobą. Dla mnie
siedzenie i narzekanie, że coś się wydarzyło, że nie wiem, że benzyna jest droższa, że podniosły się podatki. Ja nie myślę o tym, że Jezus Maria, benzyna nagle kosztuje tyle, bo jest wojna na Ukrainie. Kosztuje, nic z tym nie zrobię, nie sprawię, że cena benzyny spadnie. Jedyne, co mogę zrobić, to albo mniej jeździć, albo zastanowić się, jak sprawić, żebym za tą benzynę mógł zapłacić. Tyle, tak? I tak jest w wielu różnych kwestiach. Nie siedzę i nie narzekam, że coś się wydarzyło, bo nie wiem, miałem dzisiaj wielkie plany iść na spacer, spadł deszcz, no to nie pójdę na spacer, to ojej i cały dzień zwalony. Tylko co mogę w takim razie zrobić, żeby dzień dalej był wspaniały? To jest tak, miałem kroplówki, miałem plany właśnie, tak ci mówię, ze skokiem na spadochronie i innymi rzeczami. No okazało się, że muszę przyjmować leczenie, no już skakać nie mogę. To dramat, siedzę i narzekam, że jeju, jeju, wśród znajomych, o, ale jestem biedny, bo nie mogę zeskoczyć. Nie, to w takim razie co mogę zrobić innego, żeby było fajnie i tyle, i ten czas zagospodarować. I odpowiednie towarzystwo cię w takim sposobie myślenia będzie utwierdzać i też to będzie wpływać na twoją pewność siebie. Masz wybór, ty decydujesz, kogo ty w swoim otoczeniu masz. Więc zastanów się, jacy to są ludzie, czy to są osoby wspierające, fajne, motywujące, czy może wręcz przeciwnie. A jeżeli wręcz przeciwnie, to co trzeba zrobić, żeby to zmienić? I tym optymistycznym akcentem chciałem zakończyć naszą część wiedzową i zaprosić cię do Zapytaj Janka. Zanim przejdziemy do dzisiejszego Zapytaj Janka, chcę ci przypomnieć, że również możesz stać się bohaterem, bądź też bohaterką tego modułu. Jedyne, co trzeba zrobić, to na dole w sekcji komentarzy napisać Zapytaj Janka / z treścią zapytania. To jest bardzo ważne, bo ja potem wyszukuję to po frazie Zapytaj Janka w komentarzach. I możesz pytać mnie o dowolnie, o co chcesz. Ja nie odpowiadam na pytania związane z polityką, religią i takimi tematami, bo uważam, że nie ma sensu o tym dyskutować publicznie. Co jest też bardzo ważne, to, że ja zawsze nagrywam z wyprzedzeniem odcinki, więc jak dziś nawet zadasz pytanie, to na pewno za tydzień nie będzie, ale postaram się jak najszybciej. I finalnie ja odpowiadam zawsze na jedno pytanie, więc jak chcesz zadać mi więcej niż jedno pytanie, napisz więcej niż jeden komentarz, bo tak to po prostu odpowiem tylko na pierwsze, a pozostałą część zignoruję. Okej, dzisiaj XX i pytanie dosyć długie, więc chwilę będę czytał. Co twoim zdaniem powinna zrobić osoba, która nie może wykonać planu A na życie? Na siłę szukać planu B? Wszyscy ludzie sukcesu twierdzą, że mieli tylko plan A, który cisnęli, aż im się uda. Tylko, że jeśli ktoś na przykład biegał całe życie i to kocha, a przez wypadek straci władzę w nogach, to jeżdżenie na wózku mu tego nie zastąpi. Ja nie mogę przejść drugiego dnia wyzwania 90 dni z bardzo prostej przyczyny. Co z tego, że wiem, do czego jestem stworzony, skoro nie mogę tego wykonywać? Od zawsze uwielbiałem się uczyć i nadal lubię tyle, że przez chorobę nie jestem w stanie tego wydajnie robić. Do 12 roku życia uczyłem się na czerwone paski, na świadectwach rzecz jasna. Później mój mózg przestał funkcjonować prawidłowo i ostatnie 25 lat mam zmarnowane. Mam niemal zerową koncentrację. Co za tym idzie, prawie nic nie zapamiętuję z czytanych treści. Od 13 roku życia nie przeczytałem żadnej książki, bo nie jestem w stanie się skupić. Wiem, że gdyby nie choroba, byłbym naukowcem i dawno doktorat za sobą, ale obecnie nie ma takiej opcji i zapewne nigdy już nie będzie. Byłem u wszystkich lekarzy w moim mieście, brałem leki, które mi bardziej szkodziły niż pomagały, sprawdzałem w internecie, niestety leczono mnie prawidłowo. Nie przypisuje się innych leków na moją przypadłość, nie wiem, co mam robić, skąd czerpać motywację do czegokolwiek. Okej, to bardzo dobre pytanie, natomiast zacznę od końca. Mnie też mówiono, że mój stan jest taki, jaki jest, że jest w porządku, że jestem dobrze leczony i dopiero po dziesiątkach lekarzy, po 8 latach znalazłem właściwego. Więc w tej kwestii koncentracji nie wiem, czy da ci się pomóc, bo nie jestem lekarzem, natomiast na pewno powiedziałbym, że warto próbować cały czas szukać nowych lekarzy, rozwiązań, kontaktów, bo być może jest coś, co ci może pomóc, tak jak mi pomogło w mojej przypadłości. Natomiast teraz odchodząc do części pierwszej twojego pytania, bo to jest bardzo fajne pytanie, w sensie dobre i cieszę się, że mi je zadałeś. Nie ma czegoś takiego, że ludzie dążyli do planu A i tylko tyle, że to jest taka definicja sukcesu, bo to jest bzdura. Niektórzy może tak powtarzają, ale to jest mocno nad wyraz, ponieważ nie wszystko da się zaplanować, tak jak właśnie napisałeś to ładnie z tym wypadkiem i wózkiem. Ważniejsze jest to, czy robisz, realizujesz plan, dopóki możesz. Tu o to chodzi. Masz plan A i testujesz wszystkie opcje, dopóki możesz, chyba że ten plan się kończy. I tak jak jest historia, teraz mi to wyleciało z głowy nazwisko tego gościa, który właśnie uległ wypadkowi kilku innym rzeczom i on powiedział takie bardzo fajne słowa, że przed wypadkiem mogłem robić 10 tysięcy rzeczy. Po wypadku mogę robić 9 tysięcy rzeczy. I teraz miałem do wyboru, albo przez resztę życia będę skupiał się na tym tysiącu, które już są dla mnie niedostępne, albo skupię się na pozostałych 9, które dalej mogę robić. I oczywiście tak jak ja wspomniałem już na dzisiejszym nagraniu, ja też miałem swoje
swoje plany związane ze skokiem na spadochronie i tak dalej, no jakby one się nie zniwelowały, tylko się odciągnęły w czasie na nie wiadomo kiedy, tak? Czy to znaczy, że mój plan A poszedł się paść, to jest już dramat? Nie. Ja zawsze powtarzam, to jest jedno z moich ulubionych powiedzeń, że gra się kartami takie, jakie się ma, a nie takie, jakimi się chciałoby mieć. Nie zawsze wyciągniesz takie karty, jakie byś chciał mieć, ale takie masz w talii, takie masz w dłoni i takimi musisz grać. Więc jeżeli miałeś nastawienie na naukę i ten plan nie wypalił, to właśnie zamiast skupiać się całe życie na tym, że ten plan już nie jest dla ciebie dostępny, warto się zastanowić, jakie inne rozwiązania są w dalszej części dla ciebie możliwe. Bo one są. Ja też czasami mam w życiu jakieś narzędzia, jakieś plany, jakieś cele, które chcę zrealizować, a które mi potem nie wychodzą z różnych względów albo są dla mnie niedostępne. I zamiast wtedy panikować, że ja właśnie nie mogę ich zrealizować czy się smucić, zastanawiam się, to co innego mogę zrobić. Jak inaczej mogę sprawić, żeby mój dzień był wspaniały, bo oczywiście ja mogę sobie marzyć, żebym nagle został piosenkarzem, bo tak mi się zawsze wydawało, a głosu nie mam. Trudno. Jakby to wtedy skupiam się na czymś innym. Ja jestem tego świadom. To jest też to, co dzisiaj mówiłem o pewności siebie. Że pewność siebie to jest świadomość swoich mocnych, jak i słabych stron. Skoro masz problem z koncentracją, to jest to twoja słaba strona, ale jest też zapewne szereg innych zalet, które posiadasz, które możesz przekuć w sukces i na których możesz się skupić. Bo to nie jest wynik twojej złej woli, że jesteś w takim, a nie innym momencie twojego życia, tylko taki splot przypadków, genów czy tam czegokolwiek, co doprowadziło do takiej sytuacji zdrowotnej, w której jesteś. Zdarza się, tak? I no to też jakby ja cię w pełni rozumiem, bo też na przykład moja jedna czy druga choroba, z którymi sobie żyłem, akurat na szczęście tutaj byłem w stanie się wyleczyć, natomiast też mógłbym narzekać, dlaczego trafiło na mnie, a nie na innych, skoro mogło. No mogło trafić na mnie, to trafiło, trudno, jakby biorę się za to, leczę, zmieniam plany i cześć. Na tym to wszystko polega, więc warto sobie przemyśleć, mój drogi, co takiego mogę zacząć robić, co innego daje mi satysfakcję i na tym się skupić, tu się rozwijać, a jednocześnie nie porzucając próby znalezienia remedium na bieżącą sytuację zdrowotną. Tyle z mojej strony. A ty o co chcesz mnie zapytać? Zapraszam do gram, czytam, oglądam, polecam. Dzisiejszy gram, czytam, oglądam, polecam jeden z moich ulubionych filmów, Tożsamość Borna. Historia Jasona Borna, którą sobie ostatnio odświeżyłem. Oczywiście w roli Borna genialny Matt Damon. Fabuła chyba w większości osób znana, jeżeli nie, no to główny bohater budzi się na morzu, wciągnięty przez statek rybacki, zupełnie bez pamięci, postrzelony, co się stało. Okazuje się, że ma wszytą kapsułkę z kilkoma danymi odnośnie konta w banku, gdzie potem okazuje się, że jakby jest na niego polowanie i zaczyna powoli odkrywać, kim jest, co robił i dlaczego zdarzyło się tak, jak się zdarzyło. No i potem z kilka nieodpowiedzianych pytań pod koniec pierwszej części zostaje. Cała trylogia jest bardzo fajna. Ja uważam, że jest to świetny film sensacyjny, który wcale się nie starzał. Oczywiście teraz po latach trochę dziwnie się patrzy na elektronikę z 2000 roku i też to kręcenie jest takie trochę inne. Natomiast film dalej jest super, dalej jest pełen emocji. Oglądałem go dosłownie 3 tygodnie temu na Netflixie i bawiłem się równie świetnie jak te kilkanaście lat temu, kiedy oglądałem go po raz pierwszy. Jest fajna muzyka, fajna gra aktorska, fajna fabuła, jest to poczucie takiego espionażu, szpiegostwa i tak dalej, więc uważam, że naprawdę warto sobie poświęcić czas na taki klimat. Jeżeli lubisz filmy sensacyjne, dobre filmy sensacyjne, z dobrą fabułą, bez jakichś głupich scen, niepotrzebnych wybuchów, oczywiście jego umiejętności tutaj są ponadprzeciętne, walki i tak dalej, koncentracji, w ogóle prawie superbohaterskie, ale dalej nie jest to przesadzone, nie są to dziwne pościgi, to już nie jest klimat Szybkich i Wściekłych, gdzie no absurd goni absurd od dialogów po gdzieś tam same sceny pościgów i ten film dawno już zagubił swoją tożsamość, stał się karykaturą samej siebie, więc ja już nowych części nawet nie jestem w stanie oglądać, tylko jest to jednak mimo wszystko dobre kino sensacyjne z fajną linią fabularną i no trochę naciągnięte tu i ówdzie, ale mimo to bardzo przyjemna rozrywka, którą po prostu polecam. I zapraszam do To Mnie Rusza. W dzisiejszym To Mnie Rusza Heraklit z Efezu. Nie ma nic stałego oprócz zmiany.
To odnośnie właśnie strefy komfortu, tego, że często trzymamy się tego, co dla nas jest bezpieczne, tego, co znamy. No, świat się rozwija, świat idzie do przodu i stałość no nie jest czymś, co w przyrodzie występuje. Wszystko ulega zmianom, nawet nasze kontynenty przesuwają się o kilka milimetrów w skali roku. Wszystko jest w ruchu, tak ten świat jest skonstruowany, więc jeżeli szukasz czegoś stałego jako punktu zaczepienia bezpieczeństwa, to możesz się nieprzyjemnie zaskoczyć i niepotrzebnie obłożyć stresem. Po to między innymi tworzę ten kanał, żeby zachęcić się do zmian mniejszych, większych, ale jednak, żeby w tym ruchu cały czas trwać, dzięki czemu będziesz do tego przodu mógł iść, rozwijać się i swoje życie zmieniać, bo na tym to wszystko polega. Tymczasem dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Życzę Ci cudownego dnia. Przypominam, żeby zasubskrybować ten kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, dać łapkę w górę, udostępnić, komentować, spotkać się z nami na szkoleniu w najbliższą niedzielę o 10, gdzie będziemy sobie więcej rozmawiać o pewności siebie, 10 czasu polskiego. Wystarczy tu imię, imię samo i adres e-mail zostawić. No i oczywiście do followowania mnie na Instagramie, gdzie na bieżąco pokazuję Ci, jak wygląda stosowanie tej wiedzy, którą przekazuję w praktykę. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Miej dzisiaj wspaniały dzień.